Oj, ojejku, a już myślałam, że się utopię. O, ale słona ta woda. Upala przełyk. Już nigdy niczego nie posolę. Gdy przyjadę na Olimp, od razu muszę napić się ambrozji. Chłodne to morze. Aż dostałam gęsiej skórki. Wychodzę. Ale zaraz. Na brzegu miały na mnie czekać charyty, drobne bóstwa. Plan był taki, że ubiorą mnie, natrą wonnościami, przyozdobią biżuterią i udamy się powozem zaprzęgniętym w gołębie na Olimp. A na plaży są tylko zwykli ludzie. I ja mam tak wyjść normalnie z wody? Tak na goło? Wstydzę się. Co by tu zrobić? Już wiem. Podpłynę jak foczka do samego brzegu, wypełznę na plażę i wytarzam się w piasku. Suchy piasek przyklei się do mokrego ciała i będę miała iście piaskowy kombinezon. Dopłynę. Najpierw słona woda, teraz piach. Ale przy okazji zafundowałam sobie pięć ciała. Oj, Piotr! Zaraz wieje ze mnie cały piasek. Chyba nudyzm nie leży w mojej naturze. Gdy tylko przybędę na Olimp, człowieku, każę cię odnaleźć i strącić do tartaru. Zobaczymy, czy wtedy będzie ci tak wesoło. Co za prymityw. Pożyczę sobie ręcznik. Zapewne nikt nie miałby nic przeciwko oddaniu swojego nędznego ręcznika bogini. Od razu lepiej. Co teraz? Na Olimp jest koszmarnie daleko. A może zadzwonię do taty, aby wysłał po mnie powóz? Człowieku, tak, do ciebie mówię. Użycz bogini swój przenośny telefon. Za to nie będziesz torturowany przed strąceniem do tartaru. Halo? Tatuś? Tu ja, Afrodytka. Słuchaj, czy mógłbyś posłać kogoś po mnie? Wyłoniłam się z morskiej piany w pobliżu Cypru, tam gdzie było umówione, ale wyobraź sobie, nikt na mnie nie czeka. Już wysyłasz karetę? Cudownie. Czekam. Pa, pa, babciu. Możesz odejść, człowieku. Dzień dobry. Tak, to ja jestem Afrodyta. Czekam na karetę z Olimpu. Nie, nie. To jakieś nieporozumienie. Na karetę, nie na karetkę. Nigdzie z wami nie pójdę. Zostawcie mnie. Pozamieniam was wszystkich w węże. Puśćcie mnie na Zeusa. Nie chcecie wiedzieć, co zrobi z wami Minotaur. Nie widziała pani? To proszę żałować. Najpierw udawała, że się topi. Później wylazła goła z morza i tarzała się w piasku.
chwilę pochodziła tak po plaży, aż ukradła ręcznik. Cały czas mówiła coś do siebie. Podobno twierdziła, że jest Afrodytą. Z takimi udami. Przesadziła trochę. I pomylił jej się Cypr z naszymi sianorzętami. Gdy ją opakowali do karetki, krzyczała, że pozamienia nas wszystkich w węże.